Rafał Kasprzak, informacje sportowe. Reprezentacja Polski pokonała Estonię 5-1 i awansowała do finału baraży do Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni wreszcie zagrali na miarę oczekiwań. Choć rywal nie był wymagający, to podopieczni Michała Probierza zrobili to, co do nich należy i pokazali różnicę klas. Trafienia Przemysława Frankowskiego, Piotra Zielińskiego, Jakuba Piotrowskiego, Nikoli Zalewskiego oraz Sebastiana Szymańskiego uradowały fanów narodowej drużyny. Wprawdzie gracze Michała Probierza nie uniknęli pojedynczego błędu, ale na szczęście był to tylko drobny wypadek przy pracy. To my doprowadziliśmy do sytuacji, że graliśmy dobrze i od samego początku prezentowaliśmy dobry styl. Dla nas najważniejszy jest teraz awans i cieszenie się z tego, co będzie dalej. Okazała wygrana cieszy, poprawi ona morale w zespole i odbuduje również mocno naruszone wcześniej zaufanie wśród kibiców. A piękny mecz, cudowny. 5-1 to jest idealny wynik dla nas. Bardzo dobre wykonanie naszych orłów polskich. Tak. Bardzo dobry mecz. Kontrolowaliśmy od pierwszej minuty do końca. Solidne bramki, piękne akcje. Radość jest zrozumiała, ale to jeszcze nie koniec. Decydujący mecz czeka nas w najbliższy wtorek. Wówczas w Cardiff zagramy z reprezentacją Walii, która w swoim półfinale ograła 4-1 Finlandię. Wyjazdowa potyczka z wyspiarzami będzie już zdecydowanie trudniejszą od tej u siebie z Estonią. Piękne triumfy na koniec przygody ze skokami narciarskimi. Peter Prewc w swoim przedostatnim konkursie indywidualnym w karierze sięgnął po zwycięstwo na mamucim obiekcie w Planicy. Słoweniec wygraną przed własną publicznością okrasił w drugiej serii skokiem na odległość aż 231 metrów. Podium z kolei uzupełnili Austriak Daniel Huber i Norwek Johan Andre Forfang. Najlepszym z biało-czerwonych natomiast był Kamil Stoch, który uplasował się na 11 lokacie. Jutro konkurs drużynowy, w niedzielę zaś ostatnie w tym sezonie zawody indywidualne. Święta wojna polskiego szczypiorniaka dla Industrii Kielce. Zespół Tałanta Dujszebajewa w szlagierowym starciu pokonał na wyjeździe Orlen Wisłę Płock 34-29. Tym samym mistrzowie Polski z nawiązką odrobili stratę z pierwszego starcia, kiedy to ulegli nawciarzom jednym trafieniem i zostali teraz nowym liderem tabeli. Oznacza to, że są na bardzo dobrej drodze po 13 z rzędu tytuł mistrzowski Orlen Superligi. Jastrzębski Węgiel poznał rywala, z którym powalczył o tytuł elitarnej Ligi Mistrzów Siatkarzy. W superfinale rozgrywek Mistrzów Polski czekać będzie bój z naszpikowanym gwiazdami Trentino. Ekipa z Trydentu w dwumeczu okazała się lepsza od Lube Civitanowa. Decydująca potyczka o Puchar Champions League zostanie rozegrana 5 maja. Jeżeli Mistrzowie Polski sięgną po tytuł, to wówczas sezon zakończy się historycznym triumfem trzech polskich klubów w trzech europejskich rozgrywkach.